imieniu zakładów radiowych Marcina Kasprzaka w Warszawie, producenta prezentowanego Państwu magnetofonu stereofonicznego. Mamy nadzieję, że odtworzenie nagrań znajdujących się na tej taśmie pozwoli przekonywująco i wszechstronnie zademonstrować walory tego magnetofonu. Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon. Do tego celu służy specjalny test, który usłyszą Państwo za chwilę. Pierwsza część tego testu przeznaczona jest do identyfikacji kanałów. Sygnał zapowiedziany jako zapisany w lewym kanale powinien być słyszany w lewym głośniku, a sygnał zapisany w prawym kanale powinien być słyszany w prawym głośniku. Jeśli byłoby słychać inaczej, należy zamienić miejscami wtyczki kabli głośnikowych wetnięte do gniazda w magnetofonie. Kanał lewy. W tej kolejności należy sprawdzić zgodność fazową kanałów. Ustawić głośniki w odległości około 2 metrów. Nastawić w przybliżeniu jednakową głośność. Zająć miejsce równo odległe od obu głośników o mniej więcej 2-3 metry. Usłyszą Państwo 5 sygnałów testowych. Przy prawidłowym podłączeniu głośników sygnały pierwszy, trzeci i piąty powinny być słyszane ze środka, natomiast pozostałe z kierunków skrajnych. Wystąpiła przeciwna lokalizacja dźwięków, należy odwrócić połączenia przewodów w kablu jednego z głośników przez przelutowanie. Zrównoważenie, czyli balans kanałów. W tym celu należy zająć pozycję, w jakiej ma się zamiar stale słuchać i tak długo regulować głośność w poszczególnych kanałach, żeby słyszany teraz mój głos dochodził wyraźnie z miejsca leżącego pośrodku linii łączącej głośniki, czyli tzw. bazy. Odpowiednia regulacja zrównoważenia kanału możliwa jest tylko wtedy, jeśli odległości między słuchaczem i każdym z głośników nie są zbyt zróżnicowane. Na koniec prosimy dobrać najkorzystniejszą barwę odtwarzanych dźwięków. Na przemian z obu kanałów usłyszycie Państwo fragment utworu muzycznego. Potencjometry do regulacji barwy należy przy tym ustawić w takich położeniach, żeby wrażenie słuchowe było najkorzystniejsze, a równocześnie, żeby brzmienie dźwięku w obu kanałach było możliwie najbardziej zbliżone.